Miałem kiedyś twoje filmiki z lat 90. I były z sensem? Tak. No to dlaczego ty nie zrobisz takich filmików? No nie jestem sobą. Nie jestem sobą, mało marzeń, mało snów. Jaki piękny bunkier, jak w ogóle pięknie tu. Ale wrzuć na YouTube'a te filmy. A tutaj ma wypierdoloną, widzisz ten? Ale ma obejmę. A ta ma zasuwkę jeszcze działa od tego. Tak? Od komina. Zaprezentuj. Ma nagrane. Aha. Pokaż ekran. I robimy zdjęcie. Ile ty masz cali? 3? Nic tu kurde nie widać. Widać. Twój obskurny ryj. Zobacz jeszcze na to. Że nie posiadał orlonów żadnych. Orli? Miał być ostrzeliwany. Ale słuchaj, w pobliżu jednego ze schronów biernych musi być schron bojowy. To trzeba popatrzeć na mapę. Bo bierne okalały jakby schron bojowy. A jak się nazywa ten model schronu, który tu mamy? Ma niemiecką nazwę? Bierny. L. One były Lki. Numer L. Ile to nie wiem. Najgłupsza odpowiedź jaką znam, nie wiem. Zawsze coś. Muszę zadowolić się taką odpowiedzią. Tak, piękna aleja. Do jeziora. A jezioro jako naturalna przeszkoda terenowa dla wroga. No to poczekaj, jeżeli stąd jest jego, jeżeli tutaj jest jego zapole, z tej strony, to kolejne bunkry musiały być tak, a bojowe musiały mieć ostrzał w tamtą stronę. Jaki tam jest kierunek? Zachód. Od zachodu, tak. Wracamy do rowerów? Tak, tylko idziemy do sklepu? Kompas jeszcze mocno. Kompakt? Zobacz. Czekaj. O, masz. Stylus, Epson Stylus. Bardzo dobra firma.